Cześć, naszym nowym gościem Kamil Durnakowski, drużyna Old Boys. Witam, cześć Kamil. Cześć. Kamil, pierwsze pytanie. Mało Old Boysów w Old Boysach teraz. Troszeczkę skład od tego, co oglądaliśmy w trzeciej lidze. Troszeczkę się w Old Boysach pozmieniało. Nie dało rady jednak tą samą kadrą. Nie, wiesz co, głównie jak zaczynaliśmy od tej trzeciej ligi, to byli chłopacy, którzy tak no, nie mieli dużo wspólnego jakby z siatkówką. Nie? Na drugi sezon też dużo osób odchodziło, ze względu, że wyższa liga. No i teraz do pierwszej ligi, jak awansowaliśmy, to postanowiliśmy postawić na jakby nie jakość, a ilość. Ze względu też ściągnęliśmy do siebie z Hydry Sebastiana, Radka, żebyśmy mogli jak najwięcej używać podwójnej zmiany, której brakowało w drugiej lidze. I też ten balon jakby w końcu tak jakby pękł, że tak powiem, że nie ma takiego ciśnienia już w pierwszej lidze. Głównie skupiamy się teraz, żeby spokojnie utrzymać się w pierwszej lidze, a co z tego będzie, to zobaczymy, nie? No tak, bo w drugiej lidze, jak już przegraliście, to wszyscy wytykali was palcami. Tak. W trzeciej lidze to już w ogóle nie wspominam, to do dzisiaj się za wami ta porażka ciągnie. Natomiast ta wasza porażka ze Speednetem no, przeszła tak niezauważona, no bo jednak Beniaminek rozgrywek, nie byliście być może jakimś tutaj zaraz super faworytem. Także tutaj jednak no, chyba możecie również przegrywać, bo w pierwszej, w drugiej i w trzeciej lidze nie było wam to dane. Czuliśmy w tym meczu ze Spinetem, że jednak te 2-1 czuliśmy, że my to weźmiemy. W pierwszym secie to chyba wygraliśmy do 15, ale to chyba ze względu, że potem chłopaki w drugim secie ze Spinetu przestali psuć zagrywki. Przeszli na flota, co nam trochę to utrudniło zadanie. No i robili po prostu mniej błędów, bo jak tam widziałem w statystykach, to znowu mieliśmy chyba więcej skończonych ataków. Tam 40 chyba punktów zdobytych, oni mieli 34, także musieliśmy znowu pełno błędów popełnić. Nie? Kamil, jest duża różnica między tym graniem, już nawet nie mówię o trzeciej lidze, ale między tym, co się działo w drugiej lidze, a tu w pierwszej, po tym pierwszym meczu, jakieś spostrzeżenia, czy jednak ta różnica nie jest też jakaś wiesz co, duża? Myślę, że teraz jeszcze w tym pierwszym meczu, ja generalnie stawiam tak, że w topce tam będą się biły te CTO jednak, tam Eko Hurt i tak dalej, no i dzisiaj Merkury, zobaczymy jak tam pójdzie. Speednet chyba z tego co wiem w zeszłym sezonie mieli tam chyba środek tabeli piąte jakoś, miejsce, tak? No. Piąte miejsce, no więc my też tak chcielibyśmy w tym sezonie utrzymać to w piątym, szóstym miejscu, nie? No właśnie, wyprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, bo chciałem się zapytać, jaki jest wasz cel na ten sezon? No w tym sezonie tak samo też od kwietnia Piotrek prawdopodobnie wyjedzie, nie będziemy mieli Piotra u siebie, dlatego też ze względu ściągnęliśmy Sebastiana, bo Tomek też ma kontuzję, nie? On tam z plecami się zmaga z kontuzją i w zeszłym sezonie mieliśmy właśnie z tym problem, nie? Że każdy mecz, każdy inny skład, każdy gdzie indziej grał, nie? Także teraz... Wracając jeszcze do tej waszej kadry, to próbuję sobie teraz przypomnieć, ilu z was zostało od tego pierwszego sezonu. Jesteś ty, jesteś Tomek Kryger, jest Bartek Knieć i Piotrek Bałoczko. Jest wasz czwórka. No my też byliśmy właśnie taką ekipą, która nie tyle, że w siatkówce się trzymaliśmy razem, ale też prywatnie, nie? Że no, tak jak wspomniałem wcześniej, że chłopacy tam nie mieli też dużo wspólnego z graniem, nie? Kamil, twoja ulubiona pozycja na boisku, bo tak jak sobie pamiętam twoje występy w siatkarskiej lidze Trójmiasta, to na różnych pozycjach zdarzało ci się grać. No ja generalnie teraz próbuję wrócić jakby do swojej dyspozycji. Zawsze grałem na przyjęciu, lecz tam miałem przerwę 3 lata. Cały czas wracam. No dzisiaj będę grał prawdopodobnie na przyjęciu, bo nie będzie Kuby Wielkowskiego. Także przesuniemy Sebastiana na prawe, ja będę na lewym, no i a zazwyczaj to na libero, nie? Miał być jakby cel taki, nie? Okej. Okay. Podglądaliście sobie dzisiejszego rywala gdzieś tam na YouTubie, czy tak, też kapitan tam każdego analizuje, nie? Tak. Także zobaczymy, jakie tam wskazówki nam przekaże, nie? Słyszałem, że trenujecie dosyć mocno, bo to nie jest jednak normą, nawet wśród drużyn pierwszoligowych. Raz w tygodniu draka? Tak, poniedziałki o 20 na drakarze trenujemy i w środku tygodnia próbujemy właśnie, jak nie ma meczu, weselu, to próbujemy jakieś sparingi łapać u kogoś na innej hali, nie? Jak się uda. No właśnie, sporo tych sparingów graliście przed sezonem i z tego co wiem, szło wam całkiem dobrze, chociażby z MPS-em graliście i te spotkanie dość gładko wygraliście. Rozbudziło gdzieś to wasze nadzieje na ten sezon? Czy... Tak, chociaż tak z tyłu głowy mieliśmy jednak czutkę, że to nie jest pierwszy skład MPS-u, nie? Że tam mieli jeszcze jakieś nazwiska, które mieli powpisywane tam po nazwiskach kojarzyłem tam niektórych chłopaków. Także tak wzięliśmy to na chłodną głowę, nie? Okej. Że mimo wszystko zobaczymy w lidze, jak to będzie, nie?
Czego życzyć wam przed dzisiejszym spotkaniem? No na pewno wygranej, ale w wyniku nie podam, żeby nie zapeszać. Okej. Okay. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o tej klątwie wywiadu. Tak, no to Bartek raz chyba miał wywiad przed aktywnymi i zapeszył. A być może uda się odczarować. No jednak rywal jest dzisiaj faworytem dość wyraźnie. Mhm. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mhm. Życzę powodzenia w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia na sali. Dziękuję bardzo. Dzięki.